Na terenie dawnej Suwalskiej Jednostki Wojskowej przy ulicy Pułaskiego trwa generalny remont oraz przebudowa jednego z pokoszarowych budynków. To kamienica, w której przez wiele lat znajdowała się kaplica przynależąca do parafii pod wezwaniem Chrystusa Króla. Podczas ostatnio prowadzonych prac właśnie w pomieszczeniu tej kaplicy odkryto szereg fresków, które prawdopodobnie pochodzą z okresu XX wieku. Na sklepieniach byłej i przyszłej kaplicy pod warstwą tynków położonych zapewne po II wojnie światowej budowlańcy przypadkiem odsłonili fragmenty malowideł, a sukcesywnie oczyszczane z wierzchniej warstwy starych farb i tynków kolejne ściany i sklepienia, jak się okazało, również zdobione były freskami. Wszystkie mają charakter sakralny i choć stylistyka niektórych może wskazywać na źródła prawosławne, to nic jeszcze nie jest przesądzone. Możliwe jest też, że freski powstały w czasie dwudziestolecia międzywojennego, kiedy stare carskie koszary zajmował drugi pułk Ułanów Grochowskich, którego żołnierze, jak wynika ze źródeł historycznych, w tym samym miejscu mieli kaplicę. Być może to utalentowani kawalerzyści udekorowali tak swą świątynię. To jednak póki co tylko spekulacje. Ostateczną wartość artystyczną i historyczną odkrytych malowideł oceni Wojewódzki Konserwator Zabytków i dopiero wówczas zapadnie decyzja, jak postępować z ujawnionymi malunkami. Właściciel obiektu, Ełcki Caritas, reprezentowany przez księdza Dariusza Kruczyńskiego, wstrzymał póki co pracę w tej części budynku i na tę decyzję będzie cierpliwie oczekiwał.